Przedstawię teraz naszych znakomitych gości. Profesor Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski. Doktor Marcin Mrowiec, autor książki o tym, jak szkoła austriacka może pomóc japońskiej gospodarce. Oraz Marcin Zieliński, także związany z Instytutem Misesa. Dobrze. Temat naszej debaty został nakreślony jako problemy gospodarcze współczesnej Polski i Europy z misesowskiej perspektywy. Więc siłą rzeczy troszeczkę odejdziemy od samej tylko teorii, która oczywiście jest potrzebna i która była przedstawiana w poprzednich wystąpieniach i wykładach, skupiając się właśnie na tym, co najbliższe. Chciałbym zacząć od kilku takich kwestii wstępnych i potem oddać głos Państwu w formie pytań, bo tak jak tutaj Pan już wcześniej powiedział, rozjedziecie się Państwo z tej sali po całej Polsce, będziecie prowadzić rozmowy z różnymi ludźmi i myślę, że to jest dobre grono do tego, żeby troszkę swój arsenał argumentacyjny uzupełnić. Dobrze. Chciałbym zacząć od miejsca, w którym znajduje się polska gospodarka. W mainstreamowych przekazach jest formułowane zdanie, że wskaźniki są dobre, PKB na piątkę, bezrobocie najniższe w historii, nawet inflacja jest na poziomie tych mitycznych 2% idealnych dla wielu. No i na ten obecny stan, na obecną kondycję polskiej gospodarki można na pewno spojrzeć przez misesowskie okulary. No i pytanie, czy w tych okularach widać już jakieś problemy? Chciałbym zacząć od pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. To właśnie tak sobie pomyślałem, że ten temat jest w zasadzie prowokacyjny, bo tak, jakbyśmy włączyli sobie telewizor o 19:30, to moglibyśmy powiedzieć, że o, jest cudownie, wspaniale, fajnie i nie ma żadnych problemów. Potem jak przełączymy ten kanał na inny, to już troszeczkę ta rzeczywistość wygląda inaczej. I wyobraźmy sobie, że przełączyliśmy na kanał, gdzie możemy zadawać pewne pytanie Misesowi i pytać się o rady Misesa, co należałoby zrobić, jakie on widzi te problemy. I ja myślę, że jednym z takich ważnych rzeczy, które moglibyśmy oczekiwać od Misesa, to, że on napisze drugą część socjalizmu, ale pod tytułem Socjalizm dla opornych i pojawiłby tam się pewien wątek takim troszeczkę już luźniejszym językiem napisany, że tej gospodarki się nie da prowadzić ręcznie sterując i że trzeba oddać te ręce w mechanizmy rynkowe i jakbyśmy zapytali Misesa o to, a co należałoby zrobić, żeby ta sytuacja się poprawiła, polepszyła, to ja myślę, że on nie popełniłby tego błędu, który popełnił Milton Friedman, jak przyjechał do Polski na początku lat 90. Zapytali się go, co należy w Polsce robić, to on powiedział, że należy zrobić trzy rzeczy, że należy prywatyzować i jeszcze raz prywatyzować. Że ta odpowiedź Misesa byłaby znacznie bardziej wielowymiarowa, i w duchu tym, który on, tu trzeba, warto sobie uzmysłowić, że Mises był teoretykiem, ale także był praktykiem. Wczoraj Jeff Tucker mówił o roku 1927 i o publikacji liberalizmu w tradycji klasycznej, ale też w tym samym roku Mises zainicjował działanie Austriackiego Instytutu Badań nad Cyklami Koniunkturalnymi. I on tam wypracowywał pewne postulaty, które były dalekie od takich radykalnych postulatów, że on należy zmierzać ku jakiemuś libertarianizmowi, anarchokapitalizmowi i tego typu rzeczy. On wypracowywał te propozycje pewnej polityki monetarnej w takim duchu ewolucyjnym. Nie da się wszystkiego zrobić naraz, ale róbmy to krok po kroku i myślę, że tego powinniśmy, to przesłanie, które w tych pracach Instytutu było widoczne, powinniśmy się wsłuchiwać, że nie ma co myśleć w kategoriach radykalnej jakiejś reformy, tylko bądźmy konsekwentni i róbmy to w długim okresie czasu spokojnie. No i to, co,
co najbardziej, ja myślę, że ta perspektywa taka krótkookresowa trochę mi nie odpowiada i powinniśmy myśleć w kategoriach nie tego, że jesteśmy na górce koniunkturalnej i że to się za 2 czy 3 lata skończy, ale proszę zauważyć, że Europa, ale w tym także Polska, traci swoją pozycję w długim okresie czasu. To już nie jest ta centrum świata, jak to było jeszcze 40, 50 czy 100 lat temu. I teraz możemy się zastanowić nad tym, a dlaczego, jakie są powody tego, że Europa traci tę pozycję i najprawdopodobniej będzie ją jeszcze traciła w dłuższym okresie czasu. No i to, co widać także w Polsce, niestety bardzo widoczne, to coraz to większe zaangażowanie państwa w gospodarce i takie pierwsze przesłanie, które od ministra moglibyśmy usłyszeć, to należy wycofać, starać się sukcesywnie wycofywać państwo z gospodarki, w tym prywatyzować i bardzo niebezpieczne w Polsce są te tendencje, które pod różnymi hasłami są robione, jakieś polonizacji gospodarki czy wykupywania firm prywatnych przez instytucje publiczne i tutaj widzę ogromne niebezpieczeństwo w zahamowaniu tej tendencji, którą zainicjowaliśmy w 1989-1990 roku. Kolejnym problemem, który jest podnoszony i to jest taka bomba zegarowa, która tyka, to jest ogromne zadłużenie w Europie i w Polsce. No, my się chwalimy, że to zadłużenie jest poniżej tego wymaganego progu 60%, ale tak prawdę powiedziawszy, po pierwsze zadłużenie jest ukryte i jest znacznie większe niż te 60%, a po drugie 50-60% to jest bardzo duże zadłużenie. I jeżeli się tej bomby nie rozmontuje, to możemy w niedalekiej przyszłości nawet spodziewać się jakichś rewolucyjnych zmian, a to się da zrobić. To się da zrobić. Takim dobrym przykładem jest Szwecja, która zaczęła już w latach 80. zdawać sobie sprawę, że to zadłużenie jest niebezpieczne. W związku z tym podjęła pewne działania i obecnie staje się jednym z najmniej zadłużonych krajów w Europie. Specjalnie wybieram przykład Szwecji, do której się odwołam też za chwileczkę. No i żeby nie przedłużać, to tak jeszcze bardzo króciutko kilka kwestii, które od Misesa moglibyśmy usłyszeć. Przede wszystkim, to dzisiaj w dyskusji też już było wspomniane, należy uprościć prawo. Prawo powinno być w miarę proste, zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta, obywatela. Mało kto wie, ale to prawo jest zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym strasznie skomplikowane. Jak niektórzy szacują, prawo unijne jest spisane na około 130 tysiącach stron, a w Polsce co roku produkuje się około 30 tysięcy stron, których po prostu nikt nie jest w stanie przeczytać, zrozumieć i to jest ogromny problem. Także uproszczenie prawa, eliminacja tego prawa, a to się da zrobić. No, klasycznym przykładem w Polsce jest ta chociażby ustawa Wilczka, sławna, do której często odwołujemy. Już nie będę ciągnął. No, kolejna rzecz, no to jest w takim duchu misesowskim i austriackim. Należy pozwolić ludziom na wzięcie inicjatywy i branie odpowiedzialności. I tu nacisk mój jest na słowo odpowiedzialność. My przez te kilkadziesiąt lat w kulturze zachodniej, nie tylko w Polsce, ale w kulturze zachodniej, co najmniej od Nowego Ładu, oduczani jesteśmy brania odpowiedzialności za to, co robimy. Proszę zauważyć, że bardzo często w momencie, kiedy są jakieś problemy, to ludzie nie zakasują rękawy i nie mówią, musimy to zrobić razem, tylko mówią, a to państwo powinno za nas zrobić. Tutaj mój stały cytat z Józefa Brodskiego, który zadał pytanie, czym się różni człowiek wolny od zniewolonego. On powiedział, że w momencie, kiedy napotyka ktoś na trudności, problemy, to człowiek zniewolony szuka winy w czynnikach zewnętrznych, w tym, że ktoś mu przeszkodził, a człowiek wolny mówi przede wszystkim, że ja powinienem znaleźć te przyczyny tego niepowodzenia w sobie i spróbować się wyjść z tego. Kolejne jeszcze tylko dwa elementy i już kończę ten może trochę przydługi wstęp. Należy przede wszystkim uprościć podatki. I tutaj, jak
To jest takie dobre, takie ładne zdjęcie było, jak wprowadzaliśmy w podatek VAT w 93 roku, to była taka cienka książeczka. Teraz to są takie dwa grube tomiska. I tutaj przede wszystkim należy uprościć ten VAT, a także myśleć w kategoriach pewnej perspektywy zniesienia podatku od dochodów, co postuluje między innymi Centrum imienia Adama Smitha. I tutaj znowuż kolejny dobry przykład. Specjalnie wybieram Szwecję, która jest traktowana jako takie niesłusznie państwo nierynkowe, socjalne czy socjalistyczne nawet. Szwecja też w którymś momencie doszła do wniosku, że ten system podatkowy jest za bardzo skomplikowany i w Szwecji istnieje tylko jedna stawka VAT, bardzo dobrze zdefiniowana i to jest chyba jedyny kraj w Europie, który ma w porównaniu z oczekiwaniami wpływów podatkowych z VAT wpływy większe niż to. Tam nie ma szarej strefy po prostu. Tam nie ma czegoś, co jest zmorą między innymi polskiej gospodarki. No i w kontekście Unii Europejskiej to, co moglibyśmy usłyszeć od Misesa, to myślę, że przede wszystkim, że należy prowadzić odpowiedzialną politykę monetarną i nie tylko w strefie euro, ale także gdzieś indziej. Ale to już nie będę rozwijał. Z całą pewnością ta lista mogłaby być jeszcze dłuższa. Za rok będzie zmiana prezesa EBC. Myślę, że gdyby Mises żył, to byłby bardzo dobrym kandydatem, żeby ten interes przejąć i zamknąć. Natomiast póki co nie ma takiej perspektywy, niestety. Pan profesor mówił o Szwecji, ja chciałbym troszkę zmienić kierunek geograficzny i trochę wykorzystać obecność pana Marcina Mrowca z nami. Japonia, kraj, który nie tylko technologicznie jest w przyszłości, ale także pod pewnymi względami gospodarczo. Czy faktycznie spojrzenie na ten kraj jest taką można odnieść wrażenie, co się stanie z Polską i z Europą, jeżeli nie zejdziemy z naszej drogi i nie wprowadzimy tych zmian już teraz? Dzień dobry Państwu. Ja bym odpowiedź na Pańskie pytanie podzielił na dwa nurty. Jeden nurt japoński to jest coś dla nich specyficznego, co wydaje mi się, nawet jestem pewien, na mnie zagraża, dlatego że studiując tą Japonię przez czas dłuższy i głębiej, no to jednak człowiek zdaje sobie sprawę, że duża część ich kłopotów wynika z pewnego osadzenia kulturowego, które w sposób naturalny jest mocno hierarchiczne i oni w naturalny sposób chcieli sobie zbudować system, którym będą racjonalnie zarządzać, zaplanują, zrobią, będzie dobrze. Jak wiemy szczególnie od Hayeka, takie konstruktywistyczne budowanie rzeczywistości społecznej jest nie do zrobienia. Mamy problem centralnego planisty, który nigdy nie będzie miał tej wiedzy i tego nie zaplanuje. Więc z jednej strony i tutaj Japonia, gdyby podsumować w kilku zdaniach moje przemyślenia na ten temat, no to oni to robili bardzo konsekwentnie, systematycznie przez dekady i to doprowadziło do wytworzenia całej architektury instytucjonalnej, która jest niewydolna. I oni, wydaje mi się, nie są w stanie tego zmienić zbyt łatwo albo może bez jakiegoś poważniejszego wstrząsu. I te interwencjonizmy, które odbywały się na poziomie przedsiębiorstw, na poziomie zorganizowania całego systemu, potem zostały wzmocnione interwencjonizmem na poziomie monetarnym i to ich doprowadziło właśnie do tego zadłużenia. I w ten sposób dochodzimy do paradoksu, że jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów, a być może najbardziej zaawansowany, jest równocześnie najbardziej zadłużonym krajem świata. I jest miejscem, w którym Japończycy już teraz, oni nie myślą o tym, jakby spłacić to zadłużenie, tylko tam główna walka idzie o to, w jaki sposób mieć pieniądze na odsetki. Podam Państwu takie dwie, czy może trzy liczby. W tym momencie, kiedy Japonia ma zerowe albo ujemne stopy procentowe, gdybyśmy patrzyli na krzywą stóp procentowych, to duża część jest poniżej zera. Przy tym zadłużeniu, które oni mają, ponad 40% wpływów podatkowych przeznaczają na obsługę samych odsetek. Więc nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że ta krzywa stóp procentowych nam się podnosi powiedzmy 150-200 punktów, 1-2% w górę, to się zdarzało historycznie. I wtedy okazałoby się, że w Japonii więcej niż 100% wpływów podatkowych trzeba przeznaczyć na same odsetki. No więc to jest definicja bankructwa, tak? Więc oni się do takiego stopnia doprowadzili. I tutaj dochodzimy do tej drugiej, do elementu monetarnego. O ile wydaje mi się, że bezpośrednie odnoszenie się do Japonii w kontekście Europy, Stanów nie do końca byłoby adekwatne,
dlatego że tam były pewne specyficzne czynniki, utrwalone kulturowo, utrwalone historycznie i jeszcze niemożliwe do korekty ze względu na ich izolacjonizm. I to jest ciekawe samo z siebie i to nam pokazuje, w jaki sposób, robiąc dokładnie odwrotnie niż mówił Mises, gdzie lądujemy. I to jest jakby przypowiedź na ten temat. Natomiast ona się nie odnosi do Stanów, czy do Europy, czy do Polski, dlatego że my żyjemy jednak w innym układzie, powiedzmy, instytucjonalnym, w innym podejściu do wolności jednostki itd., itd. Zamykając tamten wątek i przechodząc do tego wątku, który obawiam się będzie nas doganiał, to są właśnie kwestie monetarne. Tutaj to co mnie jakby ujęło w teorii austriackiej i to, co starałem się eksplorować w mojej książce, to jest to, że Austriacy mają spójną wizję rzeczywistości gospodarczej i pokazują, że interwencjonizm zarówno na poziomie takim realnym, to co wszystkie praktycznie szkoły ekonomiczne uznają za interwencjonizm, jest szkodliwy, ale też interwencjonizm na poziomie monetarnym, co jest dla Austriaków unikalne, że te rzeczy się ze sobą łączą i Japonia pokazuje, w jaki sposób jedne wspierają drugie. I teraz już zbliżając się do końca tej wypowiedzi, jeżeli chodzi o kwestie monetarne, to ja tutaj też w tej mojej książce, czego nie było w doktoracie, jeżeli chodzi o doktora, to tam się skupiłem na samej Japonii, natomiast w książce, którą PWN mi wydał, chciałem pokazać, że to nie jest tylko opowieść o dalekim kraju na antypodach, tylko że pewne mechanizmy, pewien nurt zdarzeń pcha nas w tą samą stronę. I teraz obawiam się, że no, Amerykanie i ECB już są na ścieżce na przykład luzowania ilościowego. Moja obawa jest taka, że my jeszcze nie teraz, ale powiedzmy za 5, no optymistycznie za 10 lat też na tą drogę wejdziemy, dlatego że taka jest logika tego systemu. I wydaje mi się, że powinniśmy poświęcić więcej czasu na zrozumienie właśnie tych rzeczy bieżących, dlatego że jesteśmy do tego przez Misesa, przez teorię austriacką dosyć dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o kwestie teoretyczne. Jak wiemy, nie ma tutaj pełnej spójności w teorii, ale to tym lepiej, dlatego że w rzeczywistości też wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości przypasować, czy to do, powiedzmy, w kwestiach monetarnych, czy do Hayeka, czy do Misesa. Natomiast mamy to podglebie, mamy tą teorię i teraz trzeba by ją zastosować do rzeczywistości, żeby uchronić się przed tym, co obawiam się czeka Japonię i prawdopodobnie też inne duże obszary gospodarcze. Dziękuję. Czyli konkludując, nie będziemy drugą Japonią, bo nie jesteśmy Japończykami, ale negatywne elementy nas mogą spotkać. Chciałbym się zwrócić do pana Marcina, który jeszcze nic nie mówił. Mamy w Polsce, tak jak już nakreśliłem, tak, ten szczyt koniunktury, ale mamy też potężny interwencjonizm państwa i potężny rozrost państwa opiekuńczego. W stulecie odzyskania niepodległości mówi się dużo o sprawach historycznych i politycznych, natomiast ta wolność ekonomiczna, gospodarcza w Polsce, mam wrażenie, jest spychana na plan dalszy i dalszy i dalszy, również przez to, że beneficjenci rozmaitych programów czują, że to jest zwiększanie ich zasobów, ale nie zastanawiają się tak do końca, jaki to może mieć długoterminowy wpływ także na nich, tak? Bo na przykład 500+ się kiedyś skończy, albo przynajmniej dzieci wyrosną poza tenże wiek. Jak pan by skomentował i jakie ewentualnie recepty Mises mógłby nam przekazać? Znaczy tak, jeżeli chodzi o sam problem świadczeń socjalnych, to na przykład wielkim problemem w Polsce jest istnienie pułapek socjalnych. System socjalny zupełnie nie jest skoordynowany z systemem podatkowym, przez co często osobom bezrobotnym korzystającym ze świadczeń socjalnych po prostu nie opłaca się rozpoczynać pracy, bo biorąc pod uwagę to, że kiedy podejmą pracę i osiągną jakiś próg dochodów, tracą świadczenie socjalne, to wychodzi na to, że efektywnie płacą około 80% podatek, licząc to, co płacą i to, czego nie dostaną. Na pewno wydaje mi się, że Mises jako analityk, a jako analityk był, tak jak profesor Kwaśnicki wspomniał, był mniej radykalny niż jako teoretyk ekonomii, ale niesamowicie wpływowy był. Na pewno by doradził pod tym względem zmiany. Doradziłby też na pewno zmiany polegające na nieodsuwaniu w czasie kosztów tego, co się robi. Na przykład w tym tygodniu właściwie słyszeliśmy o przywróceniu, o zwiększeniu przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych i to prowadzi do tego, że zwiększa się dług ukryty. Dług ukryty, oczywiście nie ma limitu długu ukrytego, więc można obejść artykuł Konstytucji mówiący o limicie 60%.
Oczywiście nie jest to papier dłużny, który można przedstawić. To jest obietnica, którą można zmienić, ale to jest zawsze się zmiana takiej obietnicy, cofnięcie tych przywilejów przez kolejną ekipę rządzącą, wiązałoby się na pewno z dużym oporem społecznym i nie zawsze jest to politycznie możliwe. Natomiast faktem jest to, że jak ktoś podejmuje pracę w służbach mundurowych, no to bierze pod uwagę nie tylko bieżącą pensję, ale bierze też pod uwagę to, kiedy będzie mógł przejść na emeryturę, na jakich warunkach będzie mógł przejść na emeryturę. To jest wszystko tak naprawdę kontrakt związany. Bierze pod uwagę, tak jak finansista by powiedział, bierze pod uwagę po prostu wartość bieżącą przyszłego strumienia i porównuje z czasem pracy. Natomiast przez to, że się obiecuje przywileje emerytalne, no to obecni podatnicy nie muszą opłacać tego kosztów, ale będą musieli opłacić przyszli, więc de facto się zwiększa ukryty dług publiczny, a przy okazji nie zwiększa się ten właściwy dług publiczny, który jest liczony w Konstytucji, na którego wielkość ogranicza Konstytucja. O wolności gospodarczej rzeczywiście w Polsce mówi niewiele. Jeżeli się mówi, to się mówi w bardzo fałszywy sposób, więc wolność gospodarcza jest... Tylko od razu zaznaczę, że to nie był mój komentarz do działalności Instytutu. To na pewno, z całą pewnością nie. Jesteśmy na sali, o której się najwięcej mówi o wolności na pewno, no ale... Znaczy, nie mówię w debacie jak najbardziej, tak, jak najbardziej. ...publicznej i z ust rządzących. Znaczy, mówi się o wolności gospodarczej, ale mówi się też w sposób fałszywy, bo się mówi na przykład, że wolność gospodarczą się utożsamia z niezależnością gospodarczą, z suwerennością gospodarczą. Mises, opublikowaliśmy jako Instytut Misesa, pojawiła się świeżutko w księgarni książka Rząd Wszechmogący. Mises na przykład opisuje, w jaki sposób dążenia do samowystarczalności doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. No, obecnie też się mówi wiele o tym, że Polska utraciła niezależność gospodarczą, suwerenność gospodarczą i obecna ekipa odzyskuje. Przy czym to odzyskiwanie polega na nacjonalizowaniu gospodarki. Przedsiębiorców kieruje się pakiet ustaw, który de facto nic nie zmienia, na przykład, czyli tak zwana konstytucja biznesu. Pakiet ustaw, który powtarza po prostu to, co było i którego zasady są tak naprawdę, stosowanie tych zasad jest ograniczone przez mnogość różnych szczegółowych regulacji, bo na przykład co przedsiębiorcy po zasadzie wpisanej bezpośrednio do ustawy, co jest co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone, skoro kolejne ustawy są tym prawem zakazującym, tak? Nie może na przykład otworzyć apteki, nie może otworzyć sklepu w niedzielę, nie może zrobić wielu innych rzeczy. Taki przepis w takim otoczeniu po prostu nie ma sensu. Dobrze, jesteśmy po tej pierwszej rundzie takiej wstępnej, rozgrzewkowej troszeczkę naszych pytań. Jesteśmy także w połowie czasu, który mamy do dyspozycji i chciałbym teraz oddać głos Państwu. Czekam na Państwa pytania do naszych ekspertów. Chciałbym, żebyśmy zostali mimo wszystko przy temacie debaty, czyli problemy gospodarcze Polski, polskiej Europy. Tam Pan z tyłu, proszę. Tak, proszę. To mi przypomina debatę sprzed wielu, wielu lat, kiedy właśnie zapraszano mnie i pytano w podobnym stylu. I odpowiadałem, myślę, że ta odpowiedź nadal jest słuszna. Można byłoby wprowadzić euro, gdybym miał pewność, że bank centralny, Europejski Bank Centralny będzie bankiem odpowiedzialnym i będzie prowadził zdrową politykę monetarną.
Odpowiadano mi, no przecież tam jest wpisane na przykład w działalność Banku Europejskiego, że on nie może sprzedawać obligacji, nie może dokonywać psucia tego pieniądza. Ja mówię, spokojnie, zobaczmy jaka będzie praktyka i okazało się, że po kilku latach faktycznie miałem rację, bo no, zapisane jest, że nie może, ale dokonało się to jak już po kryzysie, jak trzeba było robić różnego rodzaju poluzowania ilościowe, to on mówił, dajemy bankom komercyjnym pewne pożyczki, ale wy musicie te pożyczki spożytkować na wykup obligacji państwowych, prawda? Także ja jestem generalnie przeciwny wprowadzeniu euro w takiej postaci, jaka jest, bo nie mam gwarancji, że polityka Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego będzie prowadzona w takim misesowskim stylu, że nie będzie psucia pieniądza, nie będzie tej podaży nadmiernej. Bardzo często jest podnoszona kwestia, no tak, jeżeli mamy złotówkę, to zawsze są pewne problemy z kursami, jak ja jadę gdzieś, to muszę wziąć te euro i tak dalej. To są naprawdę w porównaniu z długofalowymi niebezpieczeństwami problemy znacznie, znacznie mniejszej rangi, a posiadając swoją własną walutę, posiadając polską złotówkę, możemy być bardziej elastyczni i dzięki temu, tak prawdę powiedziawszy, przeszliśmy w zasadzie suchą nogą przez ten kryzys finansowy. Jak to nasz premier się chwalił, byliśmy zieloną wyspą w Europie. W dużym stopniu właśnie dzięki temu, że mogliśmy prowadzić tą elastyczną politykę, mając polską złotówkę. Tutaj jeszcze komentarz, tak? Tak. Pan profesor pozwoli, że dołączę się do tej odpowiedzi i tutaj jakby też dołączy, jakby to będzie taka praktyczna ilustracja tego, o czym mówiłem w pierwszej części wypowiedzi, że jako zwolennicy teorii austriackiej jesteśmy wyposażeni w dobrą teorię, żeby się nad tym głębiej zastanowić. I teraz w ramach tego głębszego zastanowienia, to co ja właśnie robię w ostatnim rozdziale mojej książki, to pokazuje historię monetarną, począwszy od Arystotelesa i starożytnego Rzymu aż do Japonii, pokazując taki podział w ogóle z istniejących w historii systemów monetarnych, który zaczerpnąłem od Petera Bernholza, to był taki profesor, który się całe życie zajmował systemami monetarnymi, w szczególności polecam Państwu taką jego książkę Monetary, Regimes and Inflation, gdzie on pokazuje zależność pomiędzy typem reżimu monetarnego, w którym żyjemy, a inflacją. I teraz wedle definicji Bernholza my żyjemy w dyskrecjonalnym standardzie pieniądza papierowego. Dyskrecjonalnym, dlatego że jakby jest kwestią decyzji, ile tego pieniądza będzie. Można go praktycznie, no, może nie nieskończoność, ale dużej ilości wykreować. Po pierwsze, Bernholz pokazuje, że takie systemy co do zasady są najbardziej inflacyjne ze wszystkich. Więc to, że my teraz mamy gdzieś tam, no niedawno mieliśmy deflację, teraz mamy niską inflację i tak dalej, to historycznie to jest anormalne. Normalne jest, że ta inflacja będzie większa. I teraz wracając do euro i zastanawiając się nad tym euro, ja jakby co doktrynalnie ani nie jestem za euro, ani nie jestem przeciwko euro. To zależy od tego, jakby jaka jest praktyka, to o czym pan profesor mówił, ale też zależy, myślę, że powinniśmy mieć tą szerszą perspektywę, że to jest właśnie pieniądz papierowy. Zamieniamy jeden papierowy na drugi papierowy. Powinniśmy się zastanowić w perspektywie 50 albo 100 lat, czy nie dojdzie do istotnych zmian w systemie monetarnym i co powinniśmy zrobić, żeby się do tego przygotować. I teraz, jeżeli chodzi o tą teorię austriacką, to znowuż teraz nie ma czasu, żeby to wszystko omawiać, natomiast ja to dosyć dokładnie opisuję, pokazując spójność pomiędzy taką pierwotną obserwacją Arystotelesa, który powiedział, że są dwa zasadnicze poglądy na temat tego, czym jest pieniądz. Jeden pogląd mówi, że to jest rzecz sama z siebie wartościowa, która ma tą dodatkową właściwość, że się łatwo daje przewozić, czyli głównie złoto, srebro historycznie. A drugi pogląd był taki, że pieniądz jest czystym znakiem, któremu nadajemy wartość, ale możemy mu tą wartość odbierać, tak samo jak mu nadaliśmy. I teraz wychodząc od takiej bardzo prostej dychotomii, przechodząc przez istniejące w historii systemy, reżimy monetarne właśnie od Bernholza i pokazując, jak one działały, jak się kończyły, mój wniosek jest taki, że nie powinniśmy uważać, że system monetarny za powiedzmy 50 albo 100 lat będzie taki sam, jak jest teraz. Myślę, że on będzie inny.
Myślę, że powinniśmy tą dyskusję pogłębić, tym bardziej, że to, co Austriacy od dawna mówili, może nie tak wyraźnie i to się tak nie przebijało, to jest to, co teraz występuje w dyskursie takim, bym powiedział, mainstreamowym. Wystarczy wspomnieć książki na przykład Mervyna Kinga, byłego szefa Banku Anglii, czy też patrząc na Wielką Brytanię, Adair Turner, były szef tamtejszego nadzoru finansowego, gdzie oni wskazują właśnie na to, że istotnym problemem jest to, że jest jakby sam proces kreacji pieniądza i oni tam proponują różne modyfikacje tego systemu. No Austriacy o tym mówią od dawna, więc teraz trzeba byłoby, że tak powiem, jeszcze raz odświeżyć tą teorię, dostosować ją do pewnych współczesnych uwarunkowań i zastanowić się, jaki jest nasz docelowy system za 50, za powiedzmy lat, a w międzyczasie zastanowić się, jak się zabezpieczyć przed różnymi możliwymi kłopotami wynikającymi z bieżącego systemu. Wracając do tu i teraz, wracając do euro i do Europy, no nie dalej jak wczoraj mieliśmy, prawda, negatywne impulsy płynące z Włoch. No, Włochy to jest duży kraj europejski, którego nie da radę, mówiąc przenośni, nakryć czapką, tak jak można było Grecję, która tam ma w granicach 2% PKB europejskiego, więc ich można było, że tak powiem, uspokoić, żeby nie trzęśli całą łódką. Ale Włochy są na tyle dużym krajem i tam teraz do głosu doszły siły, które mówią, że oni tak trochę trywializując, ale tym deficytem to aż tak bardzo się nie będą przejmowali. No i teraz mamy duży kraj unijny, ważny dla strefy euro, który istnieje obawa, że właśnie zaczyna wprowadzać nie do końca odpowiedzialne polityki fiskalne, będąc no, drugim najbardziej zadłużonym krajem, no może trzecim jeszcze, jakby na Irlandię spojrzeć, w Europie. Więc nieodpowiedzialne działanie któregoś z dużych krajów może szybko przyspieszyć dynamikę działań monetarnych, a my powinniśmy być wyposażeni w system, który będzie na to odporny. I Austriacy mają ku temu dobrą teorię. Proszę. Ale w Zgrodzkim Ośle Wolności. Ja mam pytanie do pana Marcina. Czy mógłby pan przedstawić problem Japonii w kontekście Chin i w ogóle upadek Japonii w kontekście tego wzrostu gospodarczego Chin i czy Polska może się w jakiś sposób wzorować na Chinach? Bo mamy tutaj jedną gospodarkę, która jakby upadła i druga, która w tym czasie wzrosła. Dziękuję. Krótka odpowiedź na pana pytanie jest, że nie mógłbym. To znaczy, jak gdybym miał państwu opowiedzieć o Japonii, to by zajęło ze 3 godziny albo nawet dłużej, a jeszcze do tego włączyć Chiny, których nie badałem, no to jest jeszcze tym trudniejsze. Także przepraszam, że pana rozczaruję. Natomiast znaczy, jeżeli chodzi o... W dwóch zdaniach tego nie da radę zrobić, ale może ja wskażę na jedną płaszczyznę, która wydaje mi się może być ciekawa, żeby jednak zróżnicować przykład japoński od przykładu koreańskiego czy chińskiego. Wydaje mi się, ale tutaj podkreślam, że to jest moja intuicja, dlatego że no, żeby o czymś się wypowiedzieć, trzeba byłoby zbadać te wszystkie elementy, czyli no, Japonię zbadałem, ale nie badałem ani Korei, ani dokładnego modelu chińskiego. Natomiast jeżeli chodzi o model japoński, to wydaje mi się, że główny problem polega na tym, że oni zbudowali sobie gospodarkę bardzo interwencjonistyczną na wielu poziomach. To im działało przez powiedzmy co najmniej 30 lat. Wiele czynników w tym grało rolę, nie tylko to, jaki oni model wybrali, ale też sam fakt, że na przykład następowało przenoszenie ludności ze wsi do miast, które no wiadomo, że to się wiąże ze wzrostem produktywności. To też miało związek z tym, że oni do 71 roku mieli stały kurs walutowy, który na początku może był adekwatny, ale potem w ramach rozwoju gospodarczego ten kurs powinien aprecjonować, a on nie aprecjonował, bo w systemie z Bretton Woods był po prostu zafiksowany na 360. To im dawało dodatkowy boost eksportowy i to ich wspierało w przekonaniu, że ich model jest dobry. Później do tego sobie jeszcze dołączyli stymulację monetarną, która pozwoliła na kolejne po prawie 2 dekady rosnąć. Natomiast pod spodem był cały bardzo interwencjonistycznie zbudowany system instytucji, sposobu działania przedsiębiorstw, sposobu działania biurokracji. I teraz wydaje mi się, że kluczowy problem Japonii polega na tym, że oni nie są w stanie tego przebudować, no bo to jest tak, jakbyśmy nagle musieli tutaj wszystko naraz przebudować. No nie jesteśmy w stanie, póki co na głowę nam nie pada, od spodu, prawda, błota nie mamy, to nie ruszamy tego. Więc oni nie byli w stanie wyjść z systemu, który zbudowali. Natomiast wydaje mi się, tak jak mówię, wydaje mi się, że Koreańczycy byli o tyle mądrzejsi, że oni zobaczyli, że na pewnych etapach, można argumentować, że na pewnych etapach rozwoju gospodarczego pewna doza interwencjonizmu przyspiesza pewne działania. Bo skoro dokładnie wiemy, że musimy, prawda, zbudować drogi, koleje i tak dalej, to niekoniecznie musimy to robić metodą taką, powiedzmy, czysto wolnorynkowej organizacji. Możemy zarządzić, że ta droga będzie tutaj, ta tam, budujemy i robimy. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy już to
gospodarki nie można tak sterować i moim zdaniem Japończycy przegapili ten moment. Natomiast Koreańczycy wygląda na, oni mieli pewne zawahania, pewien kryzys, natomiast wydaje mi się, że oni byli w stanie lepiej to przekształcić na takie tryby wolnorynkowe. Natomiast Chińczycy, no oni jednak to jest pamiętajmy cywilizacja, która ma kilka tysięcy lat, która ma bardzo różne doświadczenia i oni wydaje mi się podchodzą do tego w miarę rozsądnie. Cały czas jest to skażone takim typem myślenia centralistycznego, który wydaje mi się, że w którymś momencie ich zaboli, gdzieś czegoś nie dopatrzą, gdzieś coś pójdzie za daleko. Natomiast no póki co radzą sobie nie najgorzej, jakbyśmy patrzyli na statystyki tego, co oni dokonali przez ostatnie 2-3 dekady. Tam z końca pan, tak, tak. Chodzi o bezwarunkowy dochód podstawowy, to uproszczenie systemu to jest jedyna zaleta chyba. Nie widzę za bardzo innej zalety. No, jak z tego co kojarzę obliczenia, to wprowadzenie w Polsce dochodu na poziomie podstawowego na poziomie 1000 zł by się musiało wiązać z ustanowieniem podatków od dochodów osobistych i od dochodów osób prawnych na poziomie około 40-50%, więc ponad dwa razy nawet wyższych, nie, tak podając, żeby bezwarunkowy dochód podstawowy nie wpłynął na obecną aktywność zawodową oczywiście, tak, bo jakby wpłynął negatywnie, to te podatki musiały być jeszcze wyższe. To przy takim bardzo, bardzo takim optymistycznym scenariuszu. Oczywiście argumentuje się, że to jest odpowiedź na problemy kapitalizmu, ale to nie problemy kapitalizmu, to nie kapitalizm powołał te problemy, ale często interwencjonizm. Interwencjonizm na przykład tworzy pułapki socjalne, to nie kapitalizm. W sprawie dochodu podstawowego, bezwarunkowego dochodu podstawowego jeszcze chciałbym wskazać na taką jedną rzecz, bo się często mówi o różnych testach, że testowano w różnych krajach, czy proponuje się różne testy, jakby to mogło działać. Jedynym testem dla bezwarunkowego dochodu podstawowego byłoby wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, w tym sensie, że wprowadzenie testów na przykład na 3 lata to jest warunkowy dochód podstawowy, bo warunkiem jest utrata dochodu podstawowego po 3 latach, gdybyśmy nawet nie wiedzieli, jakby się ludzie mogli zachować, gdyby wiedzieli, że będą otrzymywali dochód podstawowy do śmierci. Znaczy, ja może dwa słowa. Znaczy, no, to jest pewna logiczna sprzeczność i to znowu tutaj Bastiat się kłania. Musimy zawsze mieć na myśli to, jakie to może być konsekwencje długofalowe. Jeżeli się dostaje coś za darmo, to spadają pewne bodźce do tego, żebym po prostu działał.
i w długiej perspektywie po prostu tego dochodu nie będzie komu wytwarzać. I tak trochę żartując, no, ten bezwarunkowy dochód może być do pomyślenia za jakieś 100 lat, kiedy będą po prostu roboty, sztuczna inteligencja, automaty, one będą produkowały, a my będziemy po prostu tylko się cieszyli życiem i dostawali ten dochód z tego, co wypracują roboty. Ale to jest tak żartujące. Wtedy jeszcze, o ile dodam, to wtedy można powiedzieć, że bezwarunkowy dochód podstawowy wprowadzi się sam, a nie będzie tak potrzebował odgórnego dekretu. Mam jeszcze troszkę pytań, więc troszkę już na zegarek spoglądam. Jedna uwaga takiej natury demograficznej. No, naszym głównym wyzwaniem jest i przez najbliższe dekady będzie to, że jest za mało ludzi do pracy, dlatego że roczniki, które schodzą z rynku pracy są praktycznie dwa razy bardziej liczne niż te, które na ten rynek pracy wchodzą. Więc jeżeli teraz mielibyśmy wprowadzić rozwiązanie, które daje ludziom pieniądze za nic nie robienie, no to jeżeli tworzymy popyt na nic nie robienie, to on się spotka z podażą i jeszcze bardziej pogłębimy swoje kłopoty, także to. No tak. Tutaj pan, proszę. Tak, tak. Pytanie jest poważne, czy któryś z panów się podejmie. Staram się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o konstytucję i przepisy, jak chociażby ten o społecznej gospodarce rynkowej, no to jednak, jakby na to nie patrzeć, przez prawie 20 lat nie wywołały one 500+, więc 500+ nie wynika z tych przepisów, tutaj już nie oceniając samej jakości. Ten akurat sam artykuł jest dość, mi się wydaje, mglisty. Tutaj profesor Kwaśnicki by więcej powiedział, ale społeczna gospodarka rynkowa może mieć różne znaczenia. Niemieccy ordoliberałowie, którzy proponowali trochę interwencjonizmu w bardzo ograniczonym zakresie, też mówili o społecznej gospodarce rynkowej. I o społecznej gospodarce rynkowej się mówi też w kontekście już mocno systemów bardzo socjalnych. Więc to jest na tyle szeroki termin, że można go dowoli wypełniać treścią w zależności od aktualnej sytuacji i od tego, co chce ustawodawca tak naprawdę. To jest taki swego rodzaju, właściwie można powiedzieć, ornament, jak to niektórzy prawnicy mówią, że no, ładnie wygląda, ale nie ma jakichś konsekwencji praktycznych tak naprawdę. Co do planowania przestrzennego, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat dokładnie. Co do relacji między prawem administracyjnym i cywilnym, rozumiem, że na pewno można by wiele problemów rozwiązać przez przeniesienie decyzyjności rzeczywiście z poziomu postępowania administracyjnego na cywilne. To zresztą to jest tak jak to jest w modelu anglosaskim, bardziej niż kontynentalnym. Znaczy ja myślę, że
Tak, jest pewien zwyczaj, że konstytucja powinna być spisana. I kwestia jest, na ile praktyka wykorzystania tej konstytucji odpowiada tego, co zostało zapisane. Ja trochę żyję na świecie i jak tak w latach 70. były pewne takie perturbacje za epoki Gierka, to tak w naszych dyskusjach przewijało się taki motyw. A jakby tak za 50 lat ktoś popatrzył na konstytucję z 1952 PRL-owską, to by powiedział, że no to jest naprawdę bardzo demokratyczna, piękna konstytucja. Praktyka była całkiem inna. Ważna jest ta konstytucja, która jest w sercach i w umysłach ludzi. Proszę zauważyć, że Wielka Brytania nie ma konstytucji spisanej, a nie możemy powiedzieć, że tam oni nie mają konstytucji. Oni mają konstytucję wpisaną w ich tradycję, w pewien styl myślenia. I o takiej konstytucji powinniśmy myśleć w Polsce. I myślę, że to byłoby w duchu takim misesowskim. Pan się intensywnie zgłasza, więc nie mam serca nie dać panu głosu. Dobrze, czyli konkludując tak, kwestie statystyczne i podstawy, które one dają do działań polityków. No to można powiedzieć, że to jak to tradycyjnie są kłamstwa wierutne, kłamstwa i statystyki. I do tych statystyk trzeba poprowadzić z ogromną taką dozą ostrożności. Zresztą jak to nie chyba jeden z pierwszych był Morgenstern, który rozszyfrował ten skrót GDP, a Grossly Distorted Picture. Ja jak mówię o PKB, to też studentom daję takie wyzwanie, żeby rozszyfrowali polski skrót PKB i jeden z takich lepszych to jest przekaz kardynalnie bzdurny. Jeszcze jakiś pan pamięta, bo to bardzo ciekawe. Jest dużo, to także jest sporo. Wrócimy w kuluarach na pewno. Przez wiele lat się tego uzbierało. To nie jest nic nowego. Takie zmienianie metodologii i służy tylko i wyłącznie politykom. W Unii Europejskiej też nie ma tego standardu PPP, tylko PPS wymyślili, żeby w jakiś sposób no, swoje przepchnąć. I to jest stara tradycja jeszcze z czasów sowieckich, kiedy się nie liczyło tego dochodu niematerialnego, tylko materialnego. W związku z tym wszyscy
sowietolodzy na Zachodzie mieli ogrom pracy. Ja bym do tego nie przywiązywał większej wagi. No, gorsze jest to, że w to wierzą politycy i podejmują decyzje w oparciu o te dane statystyczne. Tak, tutaj możemy się wręcz zastanowić, czy gdyby nie to, że politycy wykorzystują dane do decyzji, to niektóre dane czy w ogóle by były liczone i czy by powstały, tak? No bo skoro coś jest tylko na potrzeby rządu, no to faktycznie może nie być użyteczne. W latach 30. powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie polityków. Wcześniej, zauważyć, cały XIX wiek ludzie przeżyli całkiem dobrze, nie posługując się tego typu kategoriami. One są po prostu nam niepotrzebne. No. Więc to jest najprostsza odpowiedź, tak? Dobrze, może tu nie ma, to tam proszę pan z końca. Tak. Dziękuję. Maksymilian z Przyczepu Ludzi do Wolności. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy już schyłek tej dobrej koniunktury na całym świecie. W Polsce mamy rekordowy wzrost gospodarczy od paru lat i jest zastanawiające, że to już powoli mija, mamy już pierwsze oznaki nadchodzącego kryzysu i robimy podobne rzeczy, które Grecja robiła przed poprzednim kryzysem, czyli usprawnianie rynku pracy, rozdmuchane wydatki socjalne, nie wiem, wysokie zadłużenie, które wystrzeli w momencie kryzysu. Jak panowie się zapatrują na perspektywy Polski w momencie, kiedy koniunktura się załamie? Ja bym nie przesadzał z tymi porównaniami do Grecji. No jednak pamiętajmy, że w Grecji zaczął się pożar przy poziomie długu do PKB 130% i przy jednak fałszowaniu, już takim no, ostrym fałszowaniu statystyk, żeby to przez jakiś czas nie wychodziło. U nas mamy w granicach 50% długu do PKB, więc to nie jest zbyt dobrze na tle innych krajów regionu, ale na tle krajów Europy Zachodniej to jest bardzo dobrze i tutaj jak gdyby... Oczywiście jako misesjanie woleliby świat, w którym dług publiczny jest zero i tak dalej, no ale jest to pewien postulat, ale w świecie realnym to nie występuje i tutaj ja bym nie przesadzał z porównaniami do Grecji. Natomiast idąc dalej i zastanawiając się, co będzie przy spowolnieniu, znaczy tak, pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jak to jest natura tego naszego obecnego wzrostu gospodarczego i dlaczego nam tak dobrze idzie. W dużej mierze idzie dobrze dlatego, że mamy tutaj taki, bym nazwał to, dopalacz demograficzny, który jak na razie ma prawie same plusy, a nie ma minusów. W miarę upływu czasu będzie coraz więcej tych minusów. Na czym ten dopalacz polega? Polega na tym, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie popyt na pracę rośnie generalnie w gospodarce, a równocześnie spada podaż. Podaż spada właśnie z powodów demograficznych, to o czym wspominałem, roczniki schodzące z rynku pracy są praktycznie dwa razy bardziej liczne niż te wchodzące, więc jeżeli wystarczy, żeby rósł popyt, już cena powinna rosnąć, a my mamy nie tylko rosnący popyt, ale spadającą podaż. Rośnie koszt pracy, czyli po prostu średnia płaca w gospodarce. W związku z tym, że płaca średnia w gospodarce rośnie, ci, którzy ją otrzymują, no, ci, którzy pracują, mają większą siłę nabywczą i po prostu konsumują, a w tej konsumpcji wspiera ich też taki czynnik psychologiczny. Jeżeli popatrzymy sobie na stopę bezrobocia za ostatnie 30 lat, no to zdecydowana większość tego czasu to była taka sytuacja, kiedy bezrobocie było albo bardzo wysokie, albo wysokie. Generalnie była niepewność, jak stracę robotę, to czy ja ją znajdę, co będą dzieci jadły i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli kiedy nasza stopa bezrobocia liczona metodą unijną należy do... Jesteśmy krajem, który ma trzecią najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, no to ta sytuacja jest znakomicie inna, to znaczy i to też sprzyja konsumentom w tym sensie, że oni wiedzą, że jeżeli mają jakieś kwalifikacje, to po pierwsze, a prawdopodobieństwo, że straci pracę jest znacznie mniejsze niż było w dowolnym momencie w historii, po drugie nawet jak ją straci, to znajdzie gdzie indziej, bo taki jest rynek pracy. Więc to jest fotografia stanu obecnego, ale to jest też pewien element stabilizujący nas na kolejne lata, dlatego że nawet jeżeli nam spowolni tempo wzrostu gospodarczego z różnych przyczyn, to konsumpcja prywatna będzie, no nie aż tak bardzo jak w ostatnich 2-3 latach, ale będzie wspierana przez to, że będzie presja na płace. Jeżeli chodzi o te płace, też tak miejmy w taką perspektywę, że rzeczywiście, no, szczególnie przedsiębiorcy narzekają na to, że w ciągu ostatnich paru lat one wzrosły 20-30%, zależy gdzie popatrzymy, ale pamiętajmy o tym, że i tak nasze płace są względem średnich europejskich niskie. Jeżeli popatrzymy sobie na stawkę godzinową w przetwórstwie przemysłowym, ile pracownik w przetwórstwie przemysłowym zarabia średnio na godzinę, w Polsce jest to nieco powyżej 9 euro, w Europie to jest jakieś 27 euro średnio, a w Niemczech to jest 30 bodajże 3 czy 35 euro.
więc ponad 3 razy tyle. No i gospodarka niemiecka radzi sobie świetnie, nie słychać, żeby oni mieli z tego tytułu jakieś problemy. Więc tu jest oczywiście wyzwanie i kwestia tego skoku. No nie wiem, czy za naszego życia dogonimy tamte poziomy, ale jakby jak najbardziej powinniśmy się do nich zbliżać. I to jest kwestia przekształceń naszej gospodarki, nie będę w ten temat wchodził. Natomiast wydaje mi się, że gdyby do tego podejść w sposób odpowiedni, no to nie musimy żyć w takim przekonaniu, że zaraz będzie kryzys i się wszystko skończy i wszystko wybuchnie. Natomiast rzeczywiście kłopotem jest to, o czym tutaj już przedmówcy wspominali, że my dużą część tych owoców wzrostu gospodarczego przeznaczamy na wyższe wydatki społeczne, socjalne, zamiast zaadresować kwestie takie, że na przykład, nie wiem, policjanci zarabiają z tego, co słyszę, 3000 zł, no i czy oni będą dalej biegać za tymi przestępcami, jeżeli można stracić życie za te 3000, kiedy w Biedronce można dostać więcej. I to właśnie tego typu kwestie strukturalne, ich brakuje rozwiązywania tego typu problemów. Ostatnie jeszcze kilka uwag, jeżeli chodzi o potencjalne spowolnienie. Rzeczywiście to jest temat, który się dosyć dużo dyskutuje. Jakieś spowolnienie będzie, czy to będzie za pół roku, czy za 2 lata, ja bym tutaj nie zgadywał. Natomiast pamiętajmy też, żeby nie być takimi czarnowidzami, pamiętajmy, że nasza gospodarka wchodziłaby w to spowolnienie znacznie bardziej zrównoważona, zbilansowana, niż wchodziliśmy w spowolnienie, które wywołał upadek banku Lehman Brothers, umownie rzecz biorąc. Patrząc na takie podstawowe metryki, jak na przykład deficyt w obrotach za granicą, wtedy mieliśmy powyżej 7%, w literaturze przyjmuje się, że powyżej 5% to już jest niebezpiecznie, mieliśmy powyżej 7%, teraz mamy prawie idealnie zrównoważone, eksport jednak dosyć mocno przyspieszył w ostatnich latach. Inflacja stabilna pod kontrolą, to nie jest coś, co by zagrażało na przykład wzrostom kosztów obsługi zadłużenia. Jeżeli chodzi o rynek kredytowy, to w ostatnich 10 latach nie można mówić, żebyśmy mieli jakąś bańkę kredytową. Jeżeli popatrzymy sobie na tempo wzrostu kredytu, to ono jest mniej więcej w tempie nominalnego PKB, więc nic złego tam się nie dzieje. Tu, gdzie należałoby upatrywać ryzyk, to są jednak finanse publiczne. No jednak jest tak, że duża część tych owoców została wzrostu, ale też owoców poprawy ściągalności została wydana na programy socjalne. Podczas kiedy inne kraje dokonywały w tym czasie redukcji deficytów, redukcji zadłużenia. I tutaj, jeżeli popatrzymy na dzisiaj, no to te 50% plus minus długu do PKB jest w miarę bezpieczne. Natomiast gdybyśmy sobie wyobrazili taki scenariusz, powiedzmy, szokowo-kryzysowy, że mamy przez 2 lata spadek tempa wzrostu, powiedzmy, nie wiem, do 2% czy poniżej, no to jest obawa taka, że deficyty wtedy wzrosłyby na tyle, żeby zaczęły być zagrożone te poziomy, które sami sobie wpisaliśmy, czy to do Konstytucji, czy do ustawy o finansach publicznych, poziomy długu do PKB, których nie możemy przekraczać. No i z dużą dozą prawdopodobieństwa byśmy zaczęli się do nich zbliżać. I tutaj tu jest ten mechanizm, który mógłby nas na jakiś poważniejszy kryzys nadziać, mówiąc kolokwialnie. Dobrze, to ostatnie już pytanie, panu obiecałem tam z tyłu. Króciutko i, że tak powiem, kierunkowo prosiłbym o zadanie tego pytania. Marcin Wyszyński, Koliber. Ja mam takie pytanie, bo tutaj odnosimy się do porad Misesa odnośnie Europy czy Polski, a ja mam takie pytanie, co Mises by polecił naszym samorządowcom? Kontekst wyborczy i polityczny, czy któryś z panów? Ja się nie znam na samorządach, także nie. Nie wiem. Znaczy nie, przede wszystkim łącząc to, co pan Marcin powiedział, to wszystko będzie zależało od tego, na ile ten ogromny potencjał, który tkwi w polskiej przedsiębiorczości, a samorządowcy mogą to wykorzystać, będzie stymulowany odpowiednią polityką na poziomie lokalnym i poziomie krajowym. Tąpnięcie na pewno będzie. To jest kwestia, czy to będzie za rok, czy za 2 lata. Tylko jest kwestia pewnej mądrości rządzących, tak jak to było w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Oni się spodziewali, że ten wyż demograficzny przyjdzie i będą ogromne problemy na rynku pracy i pozwolili tym młodym ludziom rozwijać swoje takie zdolności przedsiębiorcze. W tamtym okresie takim bardzo modnym było noszenie w klapie takiej odznaki PC, to nie jest personal computer, tylko private corporation. Ludzie byli dumni z tego, że otworzyli swoją firmę. Jeżeli polski rząd nie stworzy dobrych warunków
do, ale takich realnych, a nie tak jak mówił Marcin, jakieś konstytucje dla przedsiębiorczości, które nic nie dają, to może być bardzo niedobrze. Ale jeżeli stworzy te możliwości, a jeżeli pozwoli, i tutaj jest to, myślę, że przez przekaz Misesa, zejść z tym na poziom samorządu, na poziomu lokalnych. My możemy powiedzieć we Wrocławiu przykłady gmin Kobierzyce czy Długołęka, gdzie mieli dobrych gospodarzy i Kobierzyce i teraz Długołęka i tamte gminy się bardzo szybko, bardzo ładnie rozwijały. Także tutaj jest, no ja postuluję stale ten postulat, będę powtarzał i tutaj też wykorzystam. Zróbmy w Polsce 16 Estonii. Niech będzie to zarządzanie na jak najniższym poziomie i wtedy będziemy mieć ten dobrobyt zapewniony na 100%. Ja bym jeszcze się dołączył tutaj właśnie do tego, do tego apelu pana profesora. Mamy stulecie odzyskania wolności. Zacznijmy teraz się, skupmy się na tym, żeby ta wolność gospodarcza u nas też zakwitła. Tyle lat walczyliśmy o wolność, no głównie polityczną, no ale przecież nie po to, żeby teraz płacić podatki, które zjadają większą część tego, co mamy i być zniewoleni tylko na innym poziomie. I tutaj też jakby taki może zachęta dla państwa, żeby, że tak powiem, wziąć się za tematy świata rzeczywistego i odnieść się do teorii, która jest bardzo wolnościowa, ta teoria austriacka, próbować je naświetlić i postulować, co właśnie konkretnie zmienić, chociażby na poziomie tych samorządów, zobaczyć, które dobrze działały, dlaczego, jak nam się to wpasowuje w teorię, albo i nie, ale prawdopodobnie tak. I w takim razie, co inne powinny zrobić? I tutaj, jeśli mogę coś postulować na 15-lecie Instytutu Misesa, to właśnie, żeby te takie tematy też bardziej praktyczne zacząć bardziej eksplorować i politykom podsuwać rozwiązania. Na pewno Mises by powiedział w stopniu, w jakim, ponieważ są wybory samorządowe i tutaj zasadniczo nie da się po tych wyborach, nie będzie się dało zmienić ustroju w Polsce, tak żeby zwiększyć istotnie uprawnienia samorządów, no ale na pewno powiedział samorządowcom, że w stopniu, w jakim się tylko da, to pozwólcie działać przedsiębiorcom w swoich gminach, powiatach i województwach. I na pewno by przestrzegł, bo takie głosy się teraz pojawiają, jest przed przeniesieniem tego, co dotychczasowy rząd robił na poziomie centralnym, czyli tego, co nazwał repolonizacją, a to w rzeczywistości było renacjonalizacją, na poziom gmin. A takie ryzyko istnieje w tej chwili w stosunku do spółek świadczących usługi komunalne. Pan profesor jeszcze chciał zamknąć naszą debatę. Ja troszeczkę z innej beczki. Proszę Państwa, ja się cieszę z tej debaty, i to chciałbym to wykorzystać, bo widać, następuje zmiana pokoleniowa. W debacie występuję razem z Marcinem Zielińskim, moim byłym studentem, który był bardzo aktywny i jak pamiętam na 4. albo 5. roku zainicjowaliśmy taką dyskusję wśród ekonomistów polskich dotyczących tak zwanej analizy wymiarowej, czyli niewykorzystania rachunku mian przez ekonomistów. I to skutkuje tak samo, tam siedzący Mateusz Machaj zainicjował fundację, będąc studentem na 3. roku, o ile pamiętam, Mateuszu, to było na 4., tak? Aha, na czwartym roku. I to 15-lecie jest mi bardzo bliskie. Niestety to jest nie najlepsze słowo, ale pierwsza strona Instytutu Misesa miała taką misję sprowadzić Austriaków do domu. To zniknęło gdzieś, ale proszę Państwa, to co się tutaj dzisiaj dzieje, widać, że ta misja została spełniona. Ci Austriacy zostali sprowadzeni do domu i bardzo, bardzo się cieszę, że ta idea austriacka żyje, rozwija się. I jak pokazują niektóre badania, jak 2 lata temu było takie badanie zrobione przez Instytut w Warszawie, w tym pokoleniu młodych ekonomistów około 8% polskich ekonomistów ma już przekonania austriackie. Także mam nadzieję, że taka zmiana pokoleniowa się szykuje, a zaczynać trzeba właśnie i nawet nie wcześniej niż na studiach, ale także w szkole średniej, a Instytut Misesa tutaj bardzo dużo robi, chociażby poprzez te lekcje w gimnazjach i w liceach.
Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zamknąć naszą debatę. Bardzo dziękuję uczestnikom. Oddaję głos organizatorom.